Obsługa falowników Eaton DC1. Nastawa parametru. W celu zmiany wartości konkretnego parametru falownika Eaton DC1 należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk OK. Naciskamy, przytrzymujemy. Następnie za pomocą strzałek góra-dół wybieramy interesujący nas parametr i zatwierdzamy wybór, ponownie naciskając przycisk OK, tym razem krótko. Powiedzmy, niech to będzie parametr P12. Wybraliśmy go za pomocą strzałek góra-dół i zatwierdzamy poprzez krótkie naciśnięcie przycisku OK. Ponownie za pomocą strzałek góra-dół nastawiamy pożądaną wartość parametru i zatwierdzamy przyciskiem OK. Będzie wartość 4. Zatwierdzamy OK. Tym sposobem ustawiliśmy wartość parametru P12 na 4. Aby powrócić do ekranu głównego przemiennika, ponownie przytrzymujemy przycisk OK. Dziękuję.